Aleksandra Siemińska. Moja praca, Pejzaż z czaszką w oknie, dotyczy ogólnie rozumianego tematu vanitas. Vanitas to jest temat, który znamy już od średniowiecza. Temat ten występował zawsze w sztukach plastycznych. Mnie szczególnie interesuje. W początkach mojej twórczości szukałam innych symboli dotyczących właśnie śmierci i tego wszystkiego, co przemija. A w pewnym momencie zaczęłam malować całą serię obrazów z natury. I tak powstał właśnie obraz, pejzaż z czaszką w oknie. Jest to obraz niewielkiego rozmiaru, malowany z natury. Mam te czaszki w pracowni, dlatego że artysta potrzebuje czasami odejścia od wyobraźni, jeżeli maluję z wyobraźni, bo część moich obrazów tak powstaje, i dotknąć tego, co jest rzeczywiste, bo natura najbardziej mi pomaga w ćwiczeniu wyobraźni. To jest oczywiście sprawa bardzo indywidualna, ale bardzo tego potrzebuję. Wiadomo, że Vanitas dotyczy czasów i tych, i dawnych. Teraz szczególnie wydaje mi się to istotne i ważne ponieważ żyjemy w takich a nie innych czasach i warto o tym pamiętać. Zarówno te małe obrazy, jak i te duże obrazy maluję bardzo długo. Część obrazów przemalowuję i te decyzje następują czasami po roku, po dwóch latach. Tak było w tym przypadku, gdzie obraz miał zupełnie inne elementy, jest reprodukowany w innym katalogu. Nagle poczułam, że muszę go zmienić i wprowadzić tam takie białe światło. Stąd tło namalowane jest nagle taką białą, surową farbą. Jest to proces twórczy indywidualny dla każdego artysty. Ja, ponieważ sama lubię słuchać, jak artyści opowiadają, jak powstają obrazy, dlatego też Państwu o tym mówię. Obraz, dopóki jest w mojej pracowni jest moją własnością, nigdy nie jest pewien, czy jest skończony. Dla mnie on nigdy nie jest skończony. Ponieważ czasami mam taką potrzebę i właściwie niewyrażalną intuicję, że coś muszę poprawić. Jeżeli jest obraz już w rękach kolekcjonerów czy w galerii, to wtedy już ma spokój i już go nie przemalowuje.